Karol, jesteśmy w Jastrzębiu Zdroju i czy nie skłamię, jak powiem, że tak jak w każdej hali chyba bluesligowej, jesteś tutaj po raz pierwszy, czy miałeś okazję wcześniej w rozgrywkach młodzieżowych tutaj być? Nie, po raz pierwszy tu jestem. Miałem okazję być w Jastrzębiu Zdroju, ale na tej poprzedniej hali, także w tym miejscu goszczę po raz pierwszy. No i jak tutaj się czujesz na tej hali po tym dzisiejszym treningu? No w porządku. Też trening był tak jak to zwykle po podróży. Nie trwał on długo. Raczej tak, żeby troszkę poczuć halę. Nie wyczarowaliśmy nic specjalnego dzień przed meczem. Zwykły, klasyczny trening. Czujemy się dobrze. Jak ty się czujesz właśnie pod kątem fizycznym? Wspomniałeś o tej podróży dzisiejszej 8 godzin. Do Nysy też było 8-9 godzin, a to odstęp kilku dni. Jak to znosisz tak po trudem kondycyjnym te wszystkie nasze dalekie podróże? No czuć, na pewno czuć, bo nie byliśmy chwilę, dwa dni. Także no to nie było dużo czasu na regenerację. Teraz zostały nam tak naprawdę mecze u siebie i jeden wyjazd do Gdańska. W Nysie wielu kibiców, obserwatorów mówiło, że musimy wygrać, a tutaj w Jastrzębiu chyba nikt od nas z wielkich cudów nie wymaga. Czy to może zadziałać na naszą korzyść? No, podchodzimy tak jak do każdego innego meczu. Chcemy wygrać. Zobaczymy na co pozwoli nam Jastrzębie. Na pewno jest to wymagający rywal klasy światowej, także przyjechaliśmy tu walczyć.